Cześć, witam ponownie w moim laboratorium, gdzie tworzymy... Zdecydowanie. Dobra. Może krótkie przypomnienie, na czym skończyliśmy ostatnio. Mamy taki szkielet podstawowej gry. Wraz z mechanikami poruszania, strzelania, tak formalnie mówiąc, no to przyspieszanie, zwalnianie, skręcanie, no i tam jak... Dobra, no to jest nieważne. Szkielet gry. Również zaaplikowaliśmy podłączenie sieci neuronowej do jednego z graczy. No i może przypomnę, co ta sieć neuronowa widzi. 8 odległości od ścian, obrót do swojego przeciwnika, widzi jak daleko jest. Również te same wartości dla każdego z pocisków. No i kolejnym krokiem, który się oczywiście nasuwa do zrobienia, to jest postawienie dwóch komputerów, żeby walczyły na siebie. Z racji, że te komputery, te ich mózgi są jeszcze niewyszkolone, no to wiadomo, że ten pojedynek nie wygląda jakoś spektakularnie. No właściwie to w ogóle nie wygląda. Ja robią. No, ale że tak powiem, to wszystko idzie zgodnie z planem. Pierwsze pytanie. Jak chcemy je szkolić? I tutaj podjąłem decyzję szkolenia ich algorytmami genetycznymi. Stworzymy kilkadziesiąt albo kilkaset, jeszcze zobaczymy, takich osobników pojedynczych, które będą ze sobą walczyły. Na podstawie tego, jakim pójdzie w danej walce, będziemy wybierali te osobniki, których mózgi pracują najlepiej, to znaczy, które jakby zyskały największą przewagę w tych walkach. Wiadomo, że to póki co jest wszystko randomowe, więc te walki będą totalnie chaotyczne, ale pozwoli nam to iść w pewnym wybranym kierunku. I tak samo jak w przyrodzie, na przykład powiedzmy żyrafy kiedyś miały krótsze szyje, jak urodziła się żyrafa z nieco dłuższą szyją, pozwalało jej to sięgnąć po liście, po które nie sięgały inne żyrafy i przez to miała trochę większe szanse na przeżycie i przekazanie swoich genów dalej. Podobną zasadę my zaaplikujemy. Weźmiemy najlepsze osobniki, które sobie najlepiej poradziły w walce. Ich geny, to znaczy ich mózg, ich sieci neuronowe, wartości w sieci neuronowej będziemy mieszali ze sobą. To znaczy tak jak rodzice przekazują geny dalej kolejnemu osobnikowi, tak my wybierzemy powiedzmy 20 najlepszych osobników. Z ich genów będziemy wybierali potomstwo, że tak powiem. Zaaplikujemy tam jeszcze taką mutację, no ale to wszystko dokładnie jeszcze wytłumaczę w kolejnym odcinku. Póki co musimy przygotować setup, żeby móc w ogóle tworzyć takie generacje i wybierać najlepsze osobniki. No i tutaj kolejne pytanie względem czego chcemy ich wybierać. No dosyć oczywiste wydaje się, że powinny te osobniki przekazywać geny, które zadały najwięcej obrażeń strzelając do przeciwnika, a same otrzymały jak najmniej. Trzeba zrobić jakieś zliczanie punktów w ich walkach. To jest pojęcie fitnessu. Jak danemu osobnikowi poszła konkretna rozgrywka. Każdy osobnik startuje z fitnessem równym 10 i za każde obrażenia, które zada, dostaje jeden punkt, a za każde obrażenia, które otrzyma, odejmuje mu się jeden punkt. I względem tego w przyszłości będę chciał wybrać najlepsze osobniki z całej populacji, które będą, że tak powiem, rodzicami. No ale póki co mamy tylko walkę jeden na jeden, no to to będzie trwało trochę za długo, jakbyśmy chcieli je w ten sposób rozmnażać. Więc potrzebujemy to trochę zautomatyzować, potrzebujemy stworzyć o wiele więcej walk naraz i najlepiej, żeby one w ogóle przechodziły dosyć szybko, więc potrzebowałem tutaj usunąć element graficzny, ale usuwając element graficzny nie za bardzo wiemy wtedy, co tam się dzieje tak naprawdę. Nawet jak zobaczymy, że rozgrywka zakończyła się wynikiem świadczącym o tym, że były zadane jakieś obrażenia, że sobie do siebie strzelali, to nie za bardzo wiemy, jak to wyglądało. A mimo wszystko wypadałoby mieć jakąś kontrolę, żeby wiedzieć, czy ok, czy wszystko mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Tak więc wypada tutaj zastosować powtórki. Nie wiem, pewnie jest dużo podejść do tego, jak można by było rejestrować te powtórki. Ja jestem człowiek prosty i leniwy, dlatego zdecydowałem się na zwyczajne zapisywanie outputów sieci neuronowej co klatkę. To znaczy, co każdą klatkę, jak sieć neuronowa podejmuje decyzję, zapisuje wynik tej decyzji dla obu komputerów i wpisuje do pliku. Tak więc, gdy będę chciał odtworzyć powtórkę, wystarczy, że czytam plik i co klatkę czytam jedną linijkę, podejmuję te decyzje, które były zapisane w tym pliku. Z racji, że moja gra nie ma żadnych randomowych czynników, nie muszę podawać nic poza decyzjami każdego z graczy, bo jeżeli potem odtworzyć te decyzje i stan początkowy był taki sam, to rozgrywka będzie wyglądała dokładnie tak, jak no, wyglądała w oryginale. Tak więc dosyć proste rozwiązanie, no ale skuteczne. No dobrze, ale z racji, że chcemy to zautomatyzować, to usunięcie grafiki niestety nam
Nie wystarczyło. Jak zobaczyłem, przebieg tych walk jest nieco długi. Naturalnym kolejnym krokiem jest zmierzenie czasu poszczególnych funkcji w rozgrywce. Jeżeli będziemy wiedzieli mniej więcej, ile czasu procentowo schodzi na daną rzecz, w rozgrywce będziemy mogli określić, czy chcemy ją przyspieszyć, czy tam czegoś nie zrąbaliśmy, bo czasami, wiecie, człowiek się pomyli w obliczeniach i walnie jakąś dodatkową pętlę i przez to się strasznie rozciąga to obliczanie. Szczerze mówiąc, zakładałem, że najwięcej czasu będzie schodziło na obliczanie inputów do sieci neuronowej, to znaczy obliczanie tych zmysłów naszego komputera. Ale jak się okazało, najdłużej zajmowało obliczanie odpowiedzi komputera. Co jest trochę dziwne, bo to jest po prostu wrzucenie liczb i przemnożenie ich kilkadziesiąt czy tam kilkaset razy, ale to nie są długie operacje i otrzymanie wyniku. Okazało się, że użyłem jakiejś złej funkcji w sieci neuronowej, znaczy, że można użyć szybszej funkcji, która po prostu zwraca wynik. No i też to zaaplikowałem, no i faktycznie przyspieszyło tam kilkakrotnie i kolejne przyspieszenia będę pewnie robił później. Póki co prędkość tego algorytmu mi wystarcza. Zawsze te problemy optymalizacji to są takie zagadki. Jak to przyspieszyć, żeby zachować funkcjonalność? Można przejść do kolejnego kroku. No i tutaj chcielibyśmy wybrać najlepszych osobników. Co jeżeli, powiedzmy, na 100 walk, każda walka zakończyła się remisem, bo te debile, jak się tworzą, to one nie wiedzą, że trzeba celować, nie wiedzą, że trzeba strzelać, nie wiedzą, że trzeba jeździć, że trzeba skręcać. One po prostu zazwyczaj stoją w miejscu i nic nie robią. No i tego, szczerze mówiąc, trochę nie przewidziałem. Sądziłem, że na 100, 200 czy 300 walk będzie spokojnie, tak z 50 walk, w których trochę się ponaparzali. No ale się okazało, że jednak nie. No i co teraz? Nie będę miał jak wybrać najlepszych osobników, więc tworzenie kolejnych generacji jest bezcelowe. Nie zacznie się wyrabiać żadna konkretna cecha u nich. Potrzebuję jakiegoś elementu, względem którego będę musiał oceniać, jak im poszło. Możemy tutaj zastosować taki myk. Taki myk. My, jako ludzie, domyślamy się, może nie znamy najlepszej taktyki w takiej grze i nie wiemy, jak najlepiej się w nią gra, ale na pewno zdajemy sobie sprawę, że trzeba się poruszać, trzeba strzelać i trzeba skręcać w największej ilości przypadków. Więc oprócz dawania naszym osobnikom punktów za trafienie, możemy też dawać bardzo znikome ilości punktów za samo poruszanie się, za strzelenie, niekoniecznie trafienie, i za skręcanie. Zacząłem od aplikacji punktów za poruszanie się. No i w tej chwili faktycznie ta punktacja końcowa tych osobników wygląda już znacznie lepiej. Da się zdecydowanie wybrać najlepszych, to znaczy tych, którzy albo najwięcej strzelili, albo poruszali się dosyć dużo i strzelali sporo. Co do tego, ile punktów dać za, powiedzmy tam, każdy metr, który się poruszył, albo za każde strzelenie, za każde trafienie. Jak zaaplikować, co na ile punktów jest warte, no nie? No to tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem. To jest trochę metoda prób i błędów. Wiadomo, że najbardziej nam zależy na strzeleniu w przeciwnika i unikaniu strzałów, więc za to będziemy rozdawali najwięcej punktów. Następnie bym powiedział, że o wiele mniejszą część bym przeznaczał za samo strzelenie i jeszcze mniejszą część za samo poruszanie się i skręcanie. No i aplikując jakoś mniej więcej delikatnie te zasady, będziemy mogli w kolejnym odcinku przejść do, no już takiego finalnego, mam nadzieję, rozmnażania tych jednostek i tworzenia nowych gatunków. A jak to szczegółowo będzie działało, to też opowiem Wam już w kolejnym odcinku. Także powiedzmy, że na dzisiaj to tyle. No i jak macie pytania, to piszcie w komentarzach. Ja na tyle, na ile będę umiał, to Wam poodpowiadam. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!